3 najważniejsze etapy w tym roku. Posiłki białkowo-tłuszczowe, kondycja, jak najpiękniejsze krajobrazy. Takich, których jeszcze na moje oczka nie widziałem. Nie ma pogody. Pogoda jest straszna, leje. Pogoda jest zawsze. Pogoda ma być w tobie, w środku, w serduchu, tu, w bańce. To jest pogoda. Pogoda ma być ducha, a to, co jest na zewnątrz, to są tylko warunki atmosferyczne. Ogień. Już jestem cały mokry. A przede mną jeszcze jakieś 15 tysięcy kroków. Lekko. Dobra rada na to wszystko. Odłóż wszystkie rzeczy, które stały na twojej drodze, które zawsze gdzieś cię tam blokowały, i nie myśl. Nie myśl, stawiaj cel i działaj. Tyle z mojej strony. Nara. Skoro twierdzisz, że nie da się poprawić sylwetki bez siłowni, bez karnetu, bez środków, to ja ci udowodnię w tym roku. Tobie, tak, tobie, który tak cały czas myślisz i twierdzisz, udowodnię ci, że tu, na tym świeżym powietrzu, przy dobrej pogodzie ducha, nie tej pogodzie, którą widzisz tu, teraz, to, że jestem już przemoknięty, być może jutro mi poleci z nosa, nieważne, uwierz mi, że tą pogodą ducha, którą mam w sobie, którą po tym wszystkim, co przeżyłem, wypracowałem, pokażę ci, że każdy następny dzień da mi coraz więcej uśmiechu, poprawi kondycję tak, że klepnę tą trasę stąd do PL przez dwie granice, tak jak gadałem, i wrócę na tej kobdzie, bo taki jestem zawzięty. Twierdzisz, bateria? Baterii starczy mi może przy dobrych wiatrach na jakieś 100 km pod ciężkie górki. Także tu raczej bym powiedział, że kobza, na której będę jechał, raczej mi tą drogę delikatnie obciąży, bo swoje waży. Zobaczcie zresztą wagowo, jak to wygląda. I teraz następna sprawa. Uwierzcie mi, że w 80% nie ma rzeczy niemożliwych. Jak sobie tu w głowie wszystko dobrze poustawiasz, jak wyznaczysz sobie twój cel, nie, że zaczniesz myśleć, że a, bo coś tam się może wydarzyć, a, bo coś tam, na coś mi tam może hajsu nie starczyć, a, bo to w sumie kosztuje, to nie kosztuje, znowu sobie czegoś tam z podpyska zabierać, zabraniać. Nie, ty sobie niczego nie zabraniaj. Ty sobie nic z podpyska nie wyciągaj. Zapamiętaj jedną bardzo ważną rzecz. Kobieta to jest kobieta. Chłop to jest chłop. Chłop musi zjeść, żeby funkcjonować. Niech te porcyjki nie będą typu dwa jajeczka i 120 gram kotlecika mielonego, tylko niech to będą normalne porcje. Niech to będą dwa posiłki z białka i tłuszczu, delikatnej bazy błonnika. Delikatnej, ja to później wytłumaczę w następnych filmach, bo będzie ich trochę, jak to wszystko powinno wyglądać. I zobaczysz sam, zaobserwujesz sam, jak to się wszystko zmienia. Jak się zmienia kondycja, jak się zmienia dostarczanie tlenu do organizmu, co robi ruch interwałowy. Chcę to wszystko pokazać. Na to poświęcam ten rok. 2022 będzie rokiem płaczu. Dla mnie nie. Dla mnie będzie rokiem radości. Zapamiętaj, że nikt nie jest geniuszem. Nikt nie jest człowiekiem idealnym. Nie ma czegoś takiego jak idealny człowiek. Z idealnym człowiekiem ludzie nie chcieliby nawet wchodzić w jakiekolwiek kontakty, jakikolwiek biznes, jakikolwiek... No obojętnie co. Nie ma ludzi idealnych. Skoro ktoś twierdzi, że jest idealny, dla mnie jest głupi. Z typowym głupkiem. Każdy z nas ma w sobie nutkę takiego delikatnego łobuza, bo to jest w każdym, to jest w każdej kobiecie, to jest w każdym facecie. Nie zostaliśmy na ten świat stworzeni, obojętnie jakby się to nie stało wcześniej, do tego i tak nikt nie dojdzie. Uwierzcie mi, że metodą prób i błędów będzie jeszcze dużo teorii spiskowych,
ale nie zostaliśmy na ten świat stworzeni po to, żeby być idealni. Idealny to mógł być stwórca, obojętnie jakby to się nie stało, tego świata. Czy to trwało 9 miliardów lat, czy to trwało 7 dni, nie wnikam w to. Moi drodzy, każdego indywidualna sprawa, indywidualne podejście do tego wszystkiego. Uwierzcie mi, że logicznym myśleniem dojdziecie do szybszego rozwiązania, jak słuchając tych całych bredni, które tam paradoksalnie ludzie głoszą. No, tak bym to powiedział. Moi drodzy, trzeba działać. Życie jest krótkie. Nigdy nie wiesz. Ja nie mówię, że tam dalej nic nie ma. Tego nikt nie wie. Tego twoja babcia już może wie, czy tam twoja prababcia, ale z nas, tu, na tej planecie, tego nikt nie wie. Teorii spiskowych może być od groma, uwierzcie mi. Przez całe wasze życie będzie się to ciągło jak lasagna z Lidla, bo tak to będzie wyglądało. Ludzie będą głupoty pierdzielili. Chwila, bo jakiś jedzie bułgarski Mercedes, żeby mnie nie opryskał. Jedzie jakaś kobieta, mi machnęła. Nie wiem, ja jej nie znam. Nieważne. Moi drodzy, nigdy nie wiesz, jak to będzie wyglądało. Nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie ten dzień, że przyjdą po ciebie. Jeden twierdzi, że przyjdzie ponury żniwiarz, drugi twierdzi, że przyjdzie ktoś tam z twojej rodziny, zza światów. Trzeci twierdzi, że spotkasz się, wiadomo o czym głosi religia. Moi drodzy, tego nigdy nie będziesz wiedział. Jedyne, co możesz wiedzieć, to to, jak chcesz tu żyć. Jedyne, to możesz wiedzieć, jaki status chcesz tu osiągnąć. Jedyne, co możesz wiedzieć, to to, co masz tu, na tym świecie, koło siebie. Skoro nie potrafisz tego zaakceptować, skoro nie potrafisz zaakceptować tego, co się wokół dzieje, żyj swoim życiem, proste. Proste jak budowa cepa. Wiem, dlaczego mówi się budowa cepa. Już kiedyś tam gdzieś o tym czytałem. Tak jak wczoraj koło Macieja. Maćka też jednego znam. Maćku, pozdrawiam. Maciek, chyba taki jeden z najlepszych moich, ktoś by tam powiedział, wiadomo, z tej takiej wyższej rangi, podopieczny. To nie był mój podopieczny, to był po prostu chłopak, który gdzieś tam potrzebował jakiejś tam pomocy, gdzieś tam w życiu stanął. Tam problemy były sercowe. Nie w sensie kobita, facet, facet, kobita. Nie. Tam chodziło o zastawkę, tam. Długa historia, bardzo fajny chłopak. Maćku, Macieju, pozdrawiam. Ostatnio złożyłem, czy odpowiedziałem mu na życzenia, że ma być taki jak jest, niech się nie zmienia. Najlepsze, co może być, może poprawić swój tok myślenia. Może poprawić swoją wydolność organizmu. Może, o, kropka spadła na obiektyw. Może zrobić cokolwiek, by tylko chciał. Ważne, żeby był sobą. Lecimy. Zobaczcie, jaka ta natura jest piękna. Widzieliście kiedyś taki kolor mchu w lesie? Nie wiem, co się dzieje, że on tutaj właśnie z tej strony tak wygląda, ale jest piękny. Jest piękny, ma tak wyrazisty kolor, ma taką zieleń w sobie. Mało gdzie można coś takiego spotkać. I to jest właśnie natura. Natura to jest to, co zostało nam dane. A tam chodzą trzej królowie i ten czwarty to chyba Zjumy, bo największy. Zobaczcie. Tych jest czterech. Ciekawe, co oni wyznają. Następna sprawa, pieniądz. Bardzo ważna sprawa w dzisiejszych czasach. Za niedługo może go nie być. Bo mogą pojawić się jakieś tam cyferki, jakieś tam oceny z naszej strony. Byłeś dzisiaj wzorowy, jutro celujący, pojutrze bardzo dobry, moi drodzy. Obojętnie, co by nie było, nie myślcie o tym. Sam pieniądz, powiedziałbym, tu nie daje szczęścia. Może bym się delikatnie pomylił. Wiadomo, że im go jest więcej, tym żyjemy spokojniej. Nikt mi nie powie, założę się, że powiem nawet 100% mojej oglądalności, każdy gdzieś tam ma problemy, miał problemy z hajsem. Jak jest go za mało, kombinujemy, denerwujemy się, niepopłacone rachunki. Zawiodłem się, miało być tak, nie było tak, moi drodzy. Sam pieniądz w sobie
może polepszyć twój status. Sam pieniądz sobie może ci dać szczęście ze strony jakiejś tam wymarzonej, nazwijmy to, rzeczy. Ja to wszystko zawsze nazywam rzecz nabyta, ale uwierz mi, tylko ciężką pracą zarobiony ten pieniądz zostanie. Tylko ciężką pracą zarobiony ten pieniądz da ci szczęście. Nie patrz na to wszystko z tej strony. Zapierdzielę, opierdzielę i będę szczęśliwy. Mam dobrze furę ubezpieczoną. Znam takich, potrzaskam ją. Będę z tego hajsu zadowolony. Nie będziesz. Prędzej czy później dojdą wyrzuty sumienia. Prędzej czy później hajs szybko nabyty bardzo szybko schodzi. Moi drodzy, a co ci da pieniądz, kiedy nie ma zdrowia? Dokładnie. Zdrowie daje szczęście. Uśmiech na twarzy daje szczęście. Podstawowe kwestie życiowe, podstawowe. To, czego nam na co dzień brakuje. Coraz więcej obudy na tym świecie. Coraz więcej ludzi zawistnych na tym świecie. Coraz więcej smutku, bólu na tym świecie. Ale to nie ze strony władzy. To nie ze strony systemu. Ze strony nas samych. Bo to my sami tego słuchamy. To my sami się tym przejmujemy. To my sami wpadamy w ten cały wir tego całego gówna. I to my sami nie damy nic sobie powiedzieć. Ktoś coś ma do powiedzenia. Gadam mu to. Jak to wygląda z mojej strony? Dlaczego nie żyję tym wszystkim? Dlaczego ten stres jest mniejszy w danym momencie? To ci powie, że jesteś nienormalny. I najważniejsze, co powinieneś zapamiętać, to, że nigdy nie jest za późno. Obojętnie, co by to nie było, nigdy nie jest za późno na zmiany, nigdy nie jest za późno na wprowadzanie lepszego trybu życia, nigdy nie jest za późno na rezygnację z jakichkolwiek używek, nigdy nie jest za późno, choćbyś miał 30, 40 czy 50 lat, 60 lat, obyś tyle dożył, 70 lat, 80, nigdy nie jest za późno. Uwielbiam tę górkę. Niby nie jest taka, ale zobaczcie, jak ona się ciągnie daleko. Aż tam pod ten las, tam z samego dołu, gdzie te budynki tam widzicie. Do tego jeszcze kije, wiadomo, że jak nagrywam, to je odkładam. Odstawiam na razie, moi drodzy. I jeszcze co chciałbym dodać. Nie poddawaj się, skoro masz już ustalony ten cel. Ja wiem, że w tym roku byle co wyskoczy. Zawsze jakaś niechciana sytuacja się pokaże. Zawsze coś może być. To jest nieuniknione. Ale musicie wiedzieć bardzo ważną rzecz, że czasami można te etapy zignorować. Można coś posłuchać, kiwnąć głową. Dobra, okej, masz rację. Ale i tak swoje sobie pomyślisz. Kiedyś stosowałem w głowie takie bardzo fajne powiedzonko, śmieją się z siebie, że jesteś inny. No bo niestety jestem delikatnie inny jak reszta społeczeństwa. Ja się śmieję z nich, że śmiałem się z nich, że są wszyscy tacy sami. Nie stosuję już tego ze względu na to, że każdy człowiek potrzebuje wyciągnięcia tej ręki. Tak samo jak i ja potrzebowałem nieraz. Narobiłem też kupę różnych niefajnych rzeczy. Chciałem coś tam niby lepiej. Później wyszło jak wyszło, no ale jak kot na cztery łapy, potrafię się szybko pozbierać, potrafię szybko głowę podnieść do góry. Potrafię sobie z tym poradzić. Kiedyś tak nie było. Czasy jeszcze tam lat 30. Moje 30. Potrzebowałem trochę czasu, widzicie sami, żeby do tego dojść. Zobaczcie jeszcze, jak to się tam ciągnie. Cały czas pod górkę. Tak to w tym życiu jest. Często lubię pod te górki wchodzić. Pod góry wchodzić, pokonywać je. Dlaczego? Gdyż każdy twój kurs pod górę jesteś w stanie pokonać. Rób cokolwiek, co przyniesie ci frajdę w tym życiu. Rób cokolwiek, co przyniesie ci
uśmiech na tej twarzy. Moi drodzy, po to to życie jest. W końcu się wbiłem na sam czubek. Moi drodzy, po to życie jest. Mokry jak gnój, tak bym powiedział. Czapa, głowa. Nie ma to jak sobie ubrać buty trekkingowe z siateczką w taką pogodę. Lubię w nich chodzić, nie wiem dlaczego. Najlepsze chyba jakie do tej pory na tych nogach miałem. Kupiłem teraz też wysokie, kupiłem nieprzemakalne, wszędzie w nich. Co z tego? Noga delikatnie mokra, teraz wchodzę do chaty. Szykuję się do śniadania. Muszę skończyć plan jeden pisać, który obiecałem, że dokończę w tym tygodniu. No i muszę jeden przygotować dla Marcina. Marcin, pozdrówka. Teraz jest takie podtrzymanie cały czas tego, co wypracował. Czeka cały czas na operację. Tak niestety służba zdrowia funkcjonuje. Nie w Polsce, tu nie na Niemcach akurat, ale nie na Bawarii, ale akurat tam za kanałem La Manche. Męczy się z tym trochę, troszeczkę go tam pod górę mu cały czas robią. Nie fajnie z ich strony, to się i tak kiedyś tam o nich upomni. Mają gdzieś to tam z góry zarządzone, no i tak tymi ludźmi muszą. Pamiętacie te łąki? Wczoraj się tu na nie wspinałem, z tamtej strony, ze strony tamtego lasu. Wspinałem, jak to brzmi. Wchodziłem pod nie. Uwierzcie mi, że z moją wagą, kondycją jaką mam, jesteście się w stanie zsapać, zasapać. Ta waga się delikatnie będzie zmieniała za niedługo, zresztą zobaczycie sami. Dlatego śledźcie ten rok może nie jednemu pomóc w pozbieraniu się i takim staniu na twardym gruncie. Powiem praktycznie w tym roku wszystko, co na mojej drodze życiowej wydarzyło się. Jak sobie z tym dałem rady, jak sobie teraz daję rady. Z wydolnością, żeby klepnąć to, co chcę klepnąć w kwietniu. Moi drodzy, można zrobić wszystko. Uwierzcie mi, że życie, które jest ułożone według waszej myśli, cel, który jest gdzieś tam obrany, da wam więcej satysfakcji, jak S-klasa, na którą sobie też pozwolę, bo to sobie gdzieś tam w tej głowie uświadomiłem. I tego też chcę spróbować. Może tam w przyszłości uda się, a wiem, że na pewno się uda. Jak ja wiem, że się coś uda, to się uda. I tak ma być. Nie patrzcie na to, co było. Nie patrzcie wstecz. Myślcie cały czas pozytywnie. Patrzcie do przodu. Nie jeden z nas popełnił błąd. I popełni jeszcze nie jeden błąd. Kogoś skrzywdził. Ktoś go skrzywdził. Moi drodzy, nigdy nie jest za późno. Stawajcie na nogi. Ja idę jeść śniadanie. Jestem akurat na dzikim zachodzie. Tam jest wiatrak, o którym zawsze wam wspominam. Gdzie on tam jest? Tam gdzieś taki kręci się okrągły. Wiecie, o co chodzi. Zawsze tu w tych rejonach mówię. Wow, jest dziki zachód. Tak tu też wygląda. Typowe odludzie. Natura. Co roku inaczej, raz rośnie kukurydza, raz rośnie zboże, raz rośnie pszenica, raz to wszystko tam kwitnie na tych drzewach. No jest pięknie, czekam aż przyjdzie wiosna, zobaczę te wszystkie pąki, te wszystkie kwiatuszki, to wszystko, jak to zacznie tu wszystko funkcjonować. W nocami to oświetlone miasto i chce się żyć, bo jak nie my, to kto? Bądź pozytywny, bądź pozytywna. Negatywny? Negatywna? Co to za słowo w ogóle? Kto to kiedykolwiek wymyślił? Moi drodzy, zobaczcie, że jesteśmy sterowani od narodzin. Odkąd przychodzimy na ten świat, cały czas rzuca nam się system. Według systemu mamy funkcjonować, według systemu mamy chodzić do szkoły, według systemu mamy słuchać ludzi, którzy gdzieś tam się czegoś nauczyli, a tak naprawdę nie chce mi się o tym gadać, nie na ten odcinek. Temat. Cały czas żyjemy. I ty myślisz, że robisz dobrze. Ty myślisz, że zrobisz jakąś tam szkołę. Za chwileczkę spadnie ci z nieba najlepsza na świecie praca. Spadnie ci z nieba najlepszy na świecie facet czy kobieta. Bo ktoś ci tak powiedział. Dopóki ty sam nie przemyślisz tego wszystkiego. Nie zadasz sobie prostego pytania, które
bardzo fajny człowiek też kiedyś gdzieś tam w swoim życiu zadał samemu sobie. Nie jak chcesz żyć na tej ziemi, tylko kim chcesz być. I to jest najfajniejsze, co może być, jak zdajesz sobie sprawę z tego, kim chcesz być. Robisz to po prostu. Jesteś. Jestem, kim jestem. Znacie te słowa? Interpretując te wszystkie myśli, interpretując te wszystkie lata, dochodzicie do porozumienia z samym sobą. I to jest cała filozofia. Chcesz dobrze dla siebie, będziesz miał dobrze. Będziesz siał nienawiść, będziesz miał tą nienawiść w sobie. Będziesz siał zło, to zło będzie jeszcze bardziej potęgowało w sobie. Potrafisz okazać skruchę, ta skrucha będzie w tobie. Potrafisz dać pomoc, ta pomoc przyjdzie z powrotem. Żyjesz dobrze, chcesz dawać dobro. Nie zawsze się da, wiem o co chodzi. Tym bardziej w takiej skórze grubej jak ja. Jestem strasznie nerwowym człowiekiem, ale coraz lepiej panuję nad tym wszystkim. Może nie nerwowym, ja po prostu nie lubię, jak mi się gdzieś tam coś każe, czy tam kid jakiś wciska. Już tego nie chcę słuchać, bo stawiając sobie problem na swojej ścieżce życia, cokolwiek by to nie było, skoro ty sobie uświadomisz, że to jest twój problem, wtedy staje się to problemem. Skoro ty żyjesz tak, jak ty chcesz i twierdzisz według siebie, że jest okej, zawsze jest okej. Cała filozofia. Myślą przyciągasz wydarzenie. Przyciąganie, słowo, o którym ostatnio mówiłem. Funkcja, słowo, definicja. Moi drodzy, nie patrzcie na życie innych ludzi. Bardzo fajnie ostatnio ten odcinek i tak jest pod podpuchę nagrany. Ktoś mi go tam wysłał. Kiedyś nagrałem film o Majewscy, czy coś tam, Denim, czy jakoś tak. No i ona ostatnio zarzuciła tam tytuł, wiadomo, który jak najbardziej podkręci oglądalność. Rozwód czy coś tam, moi drodzy. Sami widzicie, jaka tam jest walka, żeby, że tak powiem brzydko, zjeść gówno spod siebie, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Dziary na całym ciele, porobieni są od stóp do głów, żeby tylko zaistnieć. A gdzie jest swoje prywatne życie? Gdzie są swoje przemyślenia? Gdzie jest to szczęście, które można osiągnąć bez pieniędzy? Gdzie to jest? Na to nie ma czasu. Wszyscy ci celebryci, celebrytki, aktorzy, piosenkarze, uwierzcie mi, mają grubo do czynienia z samym sobą. Chcecie tak żyć, ja nikomu nie bronię, ale po co to piękne życie marnować na tak wielki rozgłos? Lepiej mieć, ktoś to ostatnio powiedział, co ty tam reprezentujesz? 10 tysięcy subskrypcji, czy tam ileś, 4 bańki ludzi prawie mi przez kanał przeleciało. Ogląda odcinek powiedzmy 1000 osób, czy tam 1200, 300, 400, czasami się zdarzy 2000 osób, zależy jaki tytuł wrzucisz. No dzisiaj wiadomo, czasy takie, że im większa głupota, tym większa oglądalność, im większy fame, tym większa oglądalność. Śmiać się z tego chcę, no ale takie są kryteria na dzisiejszy dzień. Moi drodzy, wyobraź sobie teraz, że stoję tam na tej górce, koło tego słupa. Polska język, trudny język. I tam, w oddali, tu, stoi to, co jest pod jednym filmem. To, co jest pod jednym filmem. Ponad 1000 ludzi. I stoi taki Waldek, bo ja to sobie zawsze tak wyobrażam. Taki chłopak znikąd. Chłopak, który uczy się na swoich błędach. Chłopak, który nie daje sobie wbijać do palicy głupoty ludzkiej, bo tego inaczej nie można nazwać. To nie przychodzi stamtąd, To przychodzi z głupoty ludzkiej. Z ludzi, którzy czepią kieszeń na naszej naiwności. Potrafi przemówić do tych ludzi. Ponad 1000 ludzi stoi, ty stoisz tam, przy tym słupie. Na jakiejś tam ambonie. Wymyśl to sobie, jakbyś tylko nie chciał. Ja mogę stać na boso na tej trawie, czy tam w tej świeżo pognojonej ziemi. Patrzeć się tu i do was gadać. Bez wstydu, ja nie mam wstydu. Może tam od czasu do czasu kiedyś się pojawił, jak tam nieładnie się do kogoś odezwałem. Jeszcze takie rzeczy zdarzają. No nie jednemu się zdarzy, tak? Ale jesteś w stanie przemówić do tych ludzi. I uwierz mi, że spośród tych 1200 osób, czy tych
ponad 10 tysięcy subskrypcji. Czy tych 4 milionów ludzi, które przeleciało przez ten kanał. Prawie, no ja tam 4 baniek jeszcze nie mam, no ale prawie. Pomożesz jednej, jedynie osobie. Zbłąkanej owieczce, która potrzebowała, jak ten pasterz z tymi kijami, potrzebowała paru słów dobrych, bo nie dostała ich od nikogo, nawet od swoich rodziców w ciągu życia, bo są takie osoby. Jesteś w stanie pomóc, ty, stary. Dziękuję, do widzenia, miej ci się jak najlepiej i do następnych. Zapraszam, jutro na pewno następny film. Zrobimy tyle, ile dni w roku, tyle zrobimy tych filmów. Oglądajcie, będzie się działo na pewno. Nie jedne jeszcze fajne słowo mi z tej okrągłej gęby wyskoczy. A gębę też obserwujcie, bo też się na pewno pozbiera. Trzymajcie się, żyjmy jak najlepiej, żyćmy jak najlepiej. Cała filozofia. Recepta na życie? Żyj, stary, żyj. Tylko to.